No i jesteśmy na żywo. Słuchajcie, witamy Kiwaku, witamy Hensza i witamy Badyla. Siema. Siemano. Summer Game Fest na żywo z naszymi reakcjami. Hello, I'm Brian Karras, Technical Director of Graphics here at Epic Games. Hi, I'm Jerome Plateau, Art Director of the Special Project. A few years ago, we got together as a team and brainstormed where we thought we could push forward the state-of-the-art in real-time graphics. There were two key areas that stood out. The first, dynamic global illumination. Beautiful bounce lighting, instantaneously. I don't have to be constrained to do a game where the world has to be static. And I'm able to iterate a lot faster. Ten Jeff Keighley mówił, że to będzie najważniejszy event tego lata, tak? Niby. Najważniejszy. Myślicie, że pokażą tylko demo Unreal Engine, czy będą po prostu pokazywali jakiś konkretny tytuł? Jeśli to będzie tylko pokaz silnika, to... Wow. Strzał kulą w płot po prostu, nie? Strzał kulą w łeb. Dosłownie. Art that just works. And we call this new technology Nanite. Here is the future of Unreal Engine running live on a PlayStation 5. Awesome. Ooh. Let's take a look at it. This has to be the right way. Ładnie wygląda, ale was przepraszam na chwilę. Jakaś giereczka? Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Najważniejsze, że powiedzieli, że to na PlayStation 5 działa. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets. To. Instead of using the game versions, we used the cinematic versions, which would typically only be used in film. There are around 1 million triangles each. And thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. Nanite can render an insane number of triangles very quickly. There are over 1 billion triangles of source geometry in each frame, that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. No, fine, what does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Most are so small that they look like noise. Nanite achieves detail down to the pixel, which means triangles are often the size of pixels. This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well, and Nanite can do that too. Speaking of lighting, all of the lighting in this demo is completely dynamic, with the power of Lumen that even includes multi-bounce global illumination. No light maps, no baking here. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. With Lumen enabled, we can move the light and the bounce changes instantly. Okay, no to wygląda next genowo. Okay, let's keep going. No cholerę. Czy to jest druga część Jedi Fallen Order? Convolution reverb allows us to measure reverberation characteristics of real spaces, like actual. No, wygląda jak jakieś. And reproduce them in virtual. Jakieś podchody pod właśnie. Sound field rendering. A nie, nie, to by było za dużo. Nie, to by było za piękne. To by było za piękne. All of this adds up to a more immersive. Te postaci lepsze niż w Uncharted. I to jest imponujące. Głębia ostrości. Wciąż cholerne momenty z przechodzeniem przez ciasne elementy skalne. Created with our Niagara effects system. Particles in Niagara can now talk to one another and understand their environment like never before. No ale jeżeli to jest feature silnika, to znaczy, że każdy sprzęt będzie w stanie wykorzystać tę technologię, tylko wybrali PlayStation 5, żeby to pokazać. Ha, mamy jednego widza. Nice. Tak to jest, jak się robi streamy bez zapowiedzi. To jest wszystko taśmą poklejone. Nie wiem, co z rękami robić. Nie, ta animacja wyglądała trochę jak w Horizon Zero Dawn, więc... Troszkę.
Ale to zmieni... Nie, Guerrilla nie mów o Horizonie. Te simy na Unreala, no proszę cię. Now that the environment is so complex, we've needed to greatly improve our animation systems to adapt. Ale animacja wspinaczki była identyczna, jeśli chodzi o skok w bok. For the character to more realistically interact with the environment, we've added the ability to trigger seamless contextual animation events. To jest kolejna część Uncharted, to jest córka Drake'a. Ona nie była blondynką? Przefarbowała się cicho. No w sumie też faktycznie. To nie jest wyznaczne. I zna magię. Any light source can move while still having beautiful bounce lighting. Dynamic illumination means specular light, Harry Potter, which you can see on all the metal surfaces. You can even see the Niagara-powered bugs reacting to the light. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Remember we mentioned high power. Nie, dobra, ale this statue was imported to robi oświetlenie. Oświetlenie. I to nie jest ray tracing, to nie jest ray tracing, słuchajcie. No baking of normal maps, no authored LODs. I detale też w sumie. And we can do more than a single statue. There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room. For a total of over 16 billion triangles from statues alone. Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. With Nanite, you have limitless geometry, and with Lumen, you have fully dynamic lighting and global illumination, all running on a PlayStation 5. Zupełnie serio, przeszły mnie teraz ciary. Fajnie, bo ta gra wygląda tak ładnie, że aż streama mi zacięło. To jest nowy Prince of Persia? Wow. Nie, nie gadajcie, że mnie to... Nie. W internecie, proszę. Nie, ale chyba nie. Chyba nie. W sumie wspinaczka wydawała się troszeczkę zbyt uproszczona, aby to był książę Persji. O, ja szmacę. Ale voice actor nie mam ciary, słuchajcie. No ja też. Jak widzę te... Co? Wow! Okej. Ja pierdolę, co to jest za gra? Ej, to nie jest gameplay. Nie. Nie, tak nie może wyglądać przyszłość gamingu. To nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość. It's time to see what's next. EverQuest yeah. Next? Tytuł kuźwa jego mańci. Baldur's Gate. Tak, tak. Larian się nauczyło. W animki i w grafę. Fajna gra. Unreal Engine, podoba mi się. Podoba mi też. Nie. Czekaj. 5? Okej. Okay. Battle... Nie, też po. A tylko... Czy to jest tylko demko silnika? Powiedzcie mi, że to jest też gra. No właśnie. Też bym strzelał, że to jest... Dio. Okej. Jeżeli... To jest wszystko. Jeżeli to było tylko demko, no to nie zmienia faktu, że jest imponujące. Ale kuźwa. Tim Sweeney, Kim LeBerry and Nick Penwarden. Guys, thanks for joining me here virtually. This is a really big and exciting day. I mean, I think I just was so blown away when I saw this footage about what UE5 can do. And Tim, this is, I know, a special moment for you to have, you know, put a 5 on this Unreal Engine. I remember the first time you showed me the original Unreal Engine, I think it was like 1996 at E3.
at a Marriott Marina Del Rey, and I was looking back last night at like the old Next Generation magazine cover with like, can you believe this is what a PC screenshot of the original Unreal Engine, how far we've come. Tell me, I mean, you know, this is a big moment for Epic, but what does this mean to sort of the company right now to be able to, you know, debut the first PlayStation 5 footage, but also, you know, introduce, you know, a new numbered version of Unreal? Well, this really is a generational leap or more in technological capabilities. Znaczy ja rozumiem, słuchajcie, to było tych demo. Pamiętacie na PlayStation 4 demo z tym demonem, takim lawą, magmą, co on tym młotem... No. Też później tak naprawdę żadna gra nie doszła do jakości tego, co było pokazane w tym demie, tak? I... No... Zepsułeś zabawę jeszcze zanim się zaczęła. Tech Dema mają to do siebie, że są robione po to, żeby pokazać maksimum tego, co jesteś w stanie wycisnąć. A bądźmy szczerzy, nikt nie wyciśnie więcej z Unreal Engine niż Epic Games. No fakt. Complete realism. But the other big problem is the just the cost and time it takes for an artist to create a major new piece of content. Nie miał co kuźwa w tle chyba postawić. Wątpię, że ma ktoś w pokoju na środku taką kulę. Może ma duży dom i to jest pokój z kulą. Tak, witajcie, to jest łazienka, tu mamy salon, a to jest pokój z kulą. Mam 6 oglądających. Also the Lumen, the real-time global illumination system. Not only to bring unprecedented quality and lighting to the environments, but also to free artists from having to worry about the details of lighting their levels, make all these trade-offs in static lighting versus dynamic lighting. And so we're really trying to empower developers here and to enable developers to create a new generation of experiences that are both unbelievably realistic, but also economical and practical for them to create without having to have Znaczy wiecie, co mnie tutaj jakby bardzo mi to imponuje, że pokazali światło i cień, które to, co oni robią, nie wymaga ray tracingu tak naprawdę, przynajmniej z tego, co tu zrozumiałem, co nie znaczy, że nie będzie korzystało z tych samych jednostek obliczeniowych, które ray tracing wykorzystują, tylko może być bardziej wydajne. Ale nie pokazali odbić. Zauważcie, tu nie było żadnej błyszczącej powierzchni takiej, wiecie, typowo jak jest ray tracing, że się wszystko odbija jedno w drugim, wiecie, cały świat. Tu było główna koncentracja była na świetle, cieniu, no i geometrii. That really allows us to put loads and loads of triangles at the screen. And we thought that we'd come up with a new technique that allowed us to be able to create content in a similar way to the way that they do on movies today. So in fact, when you look at that demo, all them assets, Nana is basically ingesting all the movie quality assets from Quixel to make that scene. And the artist doesn't even have to think about it. They can move rocks and mountains and statues wherever they want in the scene and not have to worry about triangle costs anymore. Lumen, the global illumination system that Tim mentioned, that just produces incredibly realistic and accurate bounce lighting. So wherever you place a light in the scene, its effect on the whole world is seen instantly by just moving things around. It's amazing. Yeah, when I saw that demo, I was just so blown away by the visual fidelity and also I think how much felt, at least to me as an end user, how much felt that so much of the environment was streaming in real time in so much detail, especially that sequence where she's flying through the environment. You know, Mark Cerny has talked a lot about PlayStation 5 and the incredible, you know, bandwidth it's going to have to, you know, move data from the SSD, you know, right onto screen. Nick, can you maybe talk a bit about how that's sort of manifesting itself in this demo? I assume some of, you know, those improvements in PS5 are enabling types of things that just weren't possible in previous generations? Yeah, so Nanite enabled the artist to build a scene with geometric complexity that would have been impossible before. There are tens of billions of triangles in that scene, and we simply couldn't have them all in memory at once. And so what we end up needing to do is streaming in triangles as the camera is moving throughout the environment. And the IO capabilities of PlayStation 5 are one of the key hardware features that enable us to achieve that that level of realism. Yeah, no, it's stunning to see that. And I think also, you know, the global illumination, I think people have, you know, heard that concept before, but now, you know,
really manifesting sort of in real time in that environment with, you know, the flashlight or some of the other, you know, lighting scenes. Can you guys maybe break down sort of, you know, on the from the gamer perspective, like how games are going to change because of the full global illumination? Well, yeah, first of all, this enables a much wider variety of games to have very realistic responses to light. You know, everything from you know, from large-scale open-world types of games, you know, with day-night cycles, being seamless transitions. Widzicie, co się dzieje na czacie, że wszyscy kopiują i wklejają, że to jest silnik do gry, to nie jest ekskluzywne dla platformy PlayStation. Wydaje mi się, że to jest oczywiste, ale najwyraźniej chyba nie dla wszystkich. No tak. Ale najśmieszniejsze jest to, że widzę masę komentarzy typu RIP Xbox, RIP Atari. RIP Game Boy. O, nie, Game Boy nie. 12. Słuchaj, odpalisz Unreal Engine 5 na Game Boyu? Nie odpalisz. Brzmi jak wyzwanie. Serio. Potrzymaj mi piwo. RIP Steam, tutaj widzę Rage pisze na Twitchu. The current generation, where you finally had enough computing and graphics power to enable a 100-player game, you know, with very, very high fidelity encounters. This new generation of technology that we're building with Unreal Engine 5 and that Sony's empowering with PlayStation 5 will enable entirely new types of game experiences that we can't even anticipate yet. Yeah, there's been a lot of talk over the, you know, past couple weeks about, you know, the next generation and kind of, you know, trochę ciekawe, że akurat wybrali PlayStation 5, żeby pokazać tą technologię. Może dlatego, że na przykład te super szybkie dyski SSD o prędkości 5 czy 7 gigabitów na sekundę mają wejść dopiero pod koniec tego roku czy na początku przyszłego na rynek PC. I może niektóre funkcje związane właśnie z tym szybkim loadingiem, który można było widzieć, jak ona tam latała, no, opatrzczeny, może to jest związane właśnie z koniecznością zapewnienia odpowiedniej szybkości transferu tych asetów, tekstur, trójkątów po prostu do sceny, nie? Czyli za chwilę może się okazać, że faktycznie te dyski SSD w nowych playkach będą coś warte? Znaczy one już generalnie według mnie są coś warte. Chodzi mi o to, że dysk PlayStation w chwili obecnej jest najszybszym dyskiem na rynku. Tak? W sensie tych 12 ścieżek priorytetowych i tych wszystkich innych rzeczy, które tam robi. Tak? To jest ile? 9 gigabajtów skompresowanych danych, które są po prostu pakowane w system, tak? Więc i tam chyba 5 gigabajtów nieskompresowanych danych, więc może po prostu pewnym ograniczeniem będzie transfer związany z szybkością dysku. To jest to, o czym kiedyś rozmawialiśmy chyba, czy na minimalnych wymaganiach dla PC-tów nie pojawią się oprócz, wiesz, CPU, GPU, jeszcze na przykład minimalny transfer dysku, nie? Ciekawe, na pewno. On gaming than people are expecting right now. You know, until this next generation of hardware, previous generation console games had to be built to load data off of a spinning mechanical device, right? That has its roots in the 1950s. And now, you know, Sony's storage system is absolutely world class. You know, not only the best in class in console, but also the best on any platform, better than high-end PC. I think this is going to enable the types of immersion that we only could have dreamed of in the past. You know, the world of loading screens is over, and you know, the days of trochę wygląda, jakby czytał z kartki. Spogląda w dół. Jakby tam siedział na siłę. Aktualnie bardzo, ale to bardzo zastanawia się nad tym, aby nie powiedzieć jakiejś głupotki. Incredible what I think this is going to enable. We've talked a lot about PS5. We know obviously Unreal Engine runs kind of across all platforms, including, you know, mobile and PC and Xbox, of course. What's your take on like what you're showing here? How is that going to scale to, you know, to other systems? Like this demo we're seeing, is that, you know, will that run on the Xbox Series X? Will it run on PC? How will it be different? Can you guys give us some context on that? Well, I mean, Unreal Engine 5 is going to run across all of our supported platforms, next generation console, current generation consoles, as well as mobile devices. One of the
One of the key features that we've been working on is being able to build content once and deploy it across devices. So on higher end hardware where we can support Nanite directly, we'll be able to render scenes at the fidelity that that you just saw, like on PlayStation 5. For say an Android or iOS mobile device, what we will be able to do is have tools that help to scale that content down so that you'll be able to take the game that you built at the highest fidelity level for console and bring it to all other devices. Tim, do you have a sense between like sort of all the, you know, like Xbox, PlayStation, all these other systems, like sort of, you know, they've made somewhat different choices, also some similar ones, obviously with SSDs in both. Do you have a sense of how they're going to sort of compare in terms of power or, you know, what, how you look at sort of like the overall landscape? Well, you know, tak. Jak oni chcą to zrobić dokładnie, bo to może być dosyć ciężkie przynieść, aż tak mają mieć narzędzia. Going to run all next generation consoles and high-end PC. And most importantly, this is what's possible on the absolute best hardware that's going to exist you know, at the end of the year. But these experiences you build, we will help developers scale down to Gościu sobie chyba grób właśnie wykopał, bo to, co widzieliście, przedstawia to, co będzie dostępne na absolutnie najlepszym hardware'ze, który zobaczycie pod koniec tego roku. High-end console game. Jaki sprzęt mu chodziło? Every device, including scaling it down to iOS and Android devices from years ago. So that. No nie, no pokazywali to na PlayStation 5. Larger audience. No dobra, dobra. You know, just the hardcore, you know, some 200 million console players in the world. So Kim, I know a lot of gamers around the world watched that footage and said, wow, I want to play that, but I'm sure they're also trying to kind of extrapolate out of that, since it's, you know, this is not a game, it's a demo. You know, how their games are going to feel different in the next generation. And one of the things that I really took away from it was that flight sequence at the end, which was just incredible, and with, you know, the sort of the rubble coming down. No, mówiliśmy. Could you maybe talk about sort of how Wielka szkoda. Experience might change no. with UE5? Sure, it's going to look, you know, visually more beautiful, but how is it going to play different? So traditionally, on this current generation, if you wanted to make a photorealistic environment, the way that people do that is they bake lighting into the environment. The problem with that means the environment is not dynamic. You can't move things around. You can't incorporate user-generated content because you don't know what it is prior to shipping your game. Yeah. But with this technology, with the Lumen technology and Nanite, it means that worlds can be super rich and super dynamic. So not just na Twitchu nam piszą, że tu było więcej gameplayu niż w Assassin's Creed Valhalla. To jest prawda. No, prawda. Cezo. Nie tylko w Assassinie. Ogólnie na całym tym inside'ie. Nie, no dobra. Pokazali przecież The Ascent, Call of the Sea i jeszcze Bright Memory Infinite, więc tam 3-4 gry miały pokaz gameplayu, jakikolwiek. Yes, and even effects like when we open that big dome where all the statues are, the light just floods in and bounces all over the place. You know, you really, the way you would have had to do that in the past is you would have to cheat. And now it can be fully dynamic. You can blow a hole in the sky and the light will come through, and, you know, even choose randomly colored lights. If you put them into the scene as a player, then they're going to have an effect on the whole world and it'll still look realistic. Oni, no bo oni tego nie nagrywają teraz na żywo, nie? No raczej zawsze się. No, zawsze się zastanawiałem, czemu oni nie mogą użyć normalnych kamer, nagrać tego, nie wiem, normalnym mikrofonem, dopiero to złożyć. Bo wyjdzie mniej naturalnie. No. Proszę was. Zobacz na nas. Serio. No, też mogliśmy to nagrać, złożyć. No nie, bo my mamy live, a oni nie. No też mają. Mają, właśnie. Jezus. Dobra, macie mnie. The Weather Channel, I mean, there's so many other uses of UE. Can you guys talk about how sort of UE5 is going to, you know, kind of tie into those experiences? And I think, you know, I assume you see this convergence of kind of everything coming together through an engine like Unreal in terms of just realizing entertainment. How will UE5 sort of, you know, be used in those fields, or how will that change the pipeline for non-game experiences too?
So one of the great things about to by było świetne, is that it finally allows content creators of all kinds to be able to use movie quality assets. So there really won't be a difference. If you're building an environment for a film versus a video game, or you're making an IP that's transmedia, you can build things the same way now. And that was honestly, that was, you know, we had so much exposure to... No tak, bo przecież Unreal Engine był wykorzystywany do robienia całych scen w Mandalorianie, o ile dobrze kojarzę, nie? Tam oni wykorzystywali Quixela i te swoje nowe technologie. Jeszcze nie widziałem Mandaloriana, kurczę, musiałbym sobie chyba nadrobić. Ale nie ma Disney Plus w Polsce, co teraz? That's amazing. So, you da się raz obejrzał. Da radę to obejść, ale nie powiem na live. Drag that over to the game now, whereas I guess in the past they would have to sort of, you know, reduce down the polygons and kind of, you know, kind of scale it down for a game engine. Yeah, and in fact, actually, Quixel, that's also part of Epic. Their assets, they come when you take an asset from the Quixel store. There is a movie quality version that would be used in movies. You know, I guess they were involved a lot in the Jungle Book movie a few years ago, and many movies today use Quixel assets. And they also have versions of them assets that are suitable for games. Now, you don't have to have that distinction. Nanite will just take the movie asset and do the right things with it. One of the things I know when you guys moved to UE4, a lot of people, you know, were worried about, oh, it's, you know, it's breaking some of the pipeline of things. Jak film przyrodniczy. And it sounds like with this engine, you're saying it's going to be kind of a pretty seamless transition to UE5. Czyli taki lepszy film przyrodniczy. No. Forward's compatibility? Ale gorszy niż wcześniejszy. Yeah, absolutely. Dokładnie tak. We want to support developers bringing their from UE4 to UE5, and in fact, we will be doing that ourselves with Fortnite. So we will be shipping Fortnite on next generation console on UE4. And then next year we will be bringing Fortnite to UE5 as well. So we'll be testing out that experience of bringing a game along from UE4 to UE5 and making sure. Czyli the będzie Fortnite na Unreal Engine is 5. Is manageable. Jest. Super. Wow. Yeah. You know, Fortnite obviously is such a phenomenon as you mentioned earlier, Tim, with, you know, battle royales, but also, I feel like, you know, Fortnite has turned into metaverse-like platform where we're seeing kind of different experiences powered by Unreal. And I was wondering if you guys could talk a bit about that, because I look at, you know, the Travis Scott concert and I see that as an amazing experience, but it's sort of interactive music video. And then, you know, you watch the YouTube video for his new song. It's actually, you know, just what was in Unreal. How do you see these, all the sort of worlds of entertainment combining, Tim, longer term? And obviously, based on what Kim was saying, it's now going to be even easier, I guess, for the assets to move. But from an experience standpoint, do you see kind of a blending of games with more traditional entertainment powered by Unreal? Yeah, absolutely. You know, all of these worlds are colliding right now in real time. We're seeing the sort of Nie wiem, czy chcę to widzieć w ogóle. Widzieć to, powiem ci, że Jake Baldino dał donata na tego streama $69. I napisał, że jest podekscytowany, lol. Lol. To jest Game Ranksów, gościu. Tak, tak, no, koleś jest świetny. No. Oczywiście musiał $69 wrócić. Koleś jest influencerem, musiał to zrobić. Dokładnie. Teraz wszyscy mówią o panie Baldino. Pan Baldino, czemu akurat 69? And the future isn't just going to be about Unreal Engine serving a bunch of separate markets. We're helping architects visualize their creations now, and that's awesome. We're helping film and television makers, you know, virtually produce their work. Wiecie, co bym chciał, żeby na koniec tego, jak już zaczęli od PlayStation 5, żeby pokazali jakąś grę, która na silniku Unreal Engine 5, tej becie, która te pomogła im stworzyć to demo, jest tworzona. Na, nie wiem, niech będzie PS5, tak? Żeby pokazali faktyczny tytuł, bo to jest kolejny stream, gdzie poza naprawdę imponującą technologią, która obiecuje nam coś, czego jeszcze nie widzieliśmy, na czymś, co jeszcze nie zostało ogłoszone, a nie dostajemy gier. No cóż, witamy w naszym świecie, gracze. Nie, też tego nie rozumiem. Bardzo się odchodzi z tego, co widzę, od tych gameplay i nawet, no nie wiem, to jest o tyle ciekawe, że mają możliwość pokazania niektórych gameplay, tylko szkoda, że nie widzą tego, że my gracze chcemy właśnie tych gameplay, chociażby, nie wiem, z jakiejś alfy czy czegokolwiek,
zamiast tych, nie wiem, niesamowicie widowiskowych trailerów, tak naprawdę nie mówiących nam niczego o grze. I to jest przykre, nie? Że... No dokończ, dokończ. Przepraszam. To jest przykre, że mają możliwość pokazania i mogą to zrobić. I mimo to tego nie robią, a feedback wydaje mi się, że ten jak Johnego tam cosplayer. To jest smutne, że tego nie robią, a feedback jest taki, że my tego chcemy. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Tak. Szkoda. Pamiętajcie. No właśnie graczom często się wydaje, że czegoś chcą, kiedy devowie pokazują gameplay z wczesnej alfy, no to z reguły się to kończy hejtem i ludzie po prostu spisują grę na stratę. Na przykład, kiedy pokazano bardzo wczesny gameplay z Darksiders 3, to ludzie mówili, że to wygląda tragicznie i że nie wiedzą, po co to w ogóle pokazali, skoro ta gra jest tak jeszcze wcześnie w developmencie. I przy Days Gone chyba było tak samo, że ludzie narzekali na bugi i tak dalej, więc... Mhm. Okej. Po prostu w teorii tym casualowej części widowni się wydaje, że oni chcą to zobaczyć, ale tak naprawdę nie chcą. Tak, to jest, gracze chcą zmiany, ale na tyle, żeby wszystko to, co do tej pory znali, było niezmienione, a jedynie posypane taką nowym, wiecie, seasoningiem, nową przyprawą. Wiesz co, Rage, ja nie kupuję w ślepo, bo grałem w poprzednią grę Naughty Dog i na tyle im ufam, że to nie jest kupowanie już w ślepo, żeby jedną. Także to, że wiesz, historia jest taka, jak sobie autor tam zaplanował i przemyca różne, jakby to powiedzieć, prawdy, które autor chciał, no to Jezus. To najwyżej nacieszę się gameplayem, nacieszę się animacjami ładnymi. No i tyle, i koniec. Zapomnę o tym. Będzie to, nie wiem, zła gra i pod względem historii. Do widzenia. Nie powiedziano, że tak do końca będzie, nie? Bo wyciekły 2 godziny gameplayu, dobrze kojarzę, które zawierały najważniejsze... Jakby plot twisty. Rzekomo najważniejsze. No, rzekomo najważniejsze plot twisty, nie? A nie znamy kontekstu, nie wiemy, jaki jest build-up do tych momentów, nie? No bo. Dokładnie. Umówmy się, jakby wyciekły tylko niektóre elementy historii God of War, no to wiele osób też mogło być zawiedzionych. Może nie ze względu na kontrowersje, bo tam nic kontrowersyjnego nie było, ale ze względu na to, że ludziom by się wydawało, że to nudne, nie? No bo wspina się na szczyt góry z synem, no. Gdzie tu God of War? Więc myślę, że musimy poczekać, aż to po prostu wyjdzie. Nie no, ja osobiście kupuję The Last of Us 2 przekonany, że skoro zdecydowali się zrobić kolejną część, to wiedzieli, jak poprowadzić tą fabułę. Jeżeli dochodzi tam do jakichkolwiek zmian czy elementów związanych z ewolucją postaci, to będą one uzasadnione fabułą, tak jak było to uzasadnione w pierwszej części. Nie wiem, czy wszyscy grali i nie chcę tutaj spoilerować, ale na przykład... Spoczyłem. No. Po 2 godzinach chyba. Okej, okay, no to... Więc proszę, jeszcze nie. Dobra, nie będę nic mówił. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś skończył tą grę, to ja na przykład po skończeniu tej gry czułem się z jednej strony dobrze i usprawiedliwiałem to, co zrobiłem, a z drugiej strony czułem się źle poprzez to, co zrobiłem. Ja spotkałem się z taką opinią na temat tych przecieków od osoby, która gra w poprzednią część i widziała właśnie te wszystkie spoile, że no, kompletnie pogrzebali to, co było w poprzedniej części. Ta osoba powiedziała to na podstawie właśnie tych kilku godzin, które wyciekły. No nie wiem. Może o to chodziło, może taki jest zamysł. Możliwe. Nie będziemy, nie chcemy tutaj zmieniać tematu, bo jakby rozmawiamy o, no tak. O tym, co się tu dzieje, no ale wszystko się okaże, jak zagramy. Taka jest prawda. Kto będzie chciał, to kupi. No, kto nie będzie chciał, to nie kupi. To jest, wiecie, ja tutaj teraz wyciągnąłbym swoją kryształową kulę, której oczywiście nie mam, ale... Ale on ma. Ano? On ma. Sweeney ma. Sweeney ma. Więc
Chodzi mi o to po prostu, że mamy jakieś 5, maksymalnie 5% graczy, którzy są oburzeni w internecie versus ileś milionów graczy, którzy kupili tą grę. I te wszystkie memy mówiące o tym, że obrażam 99% mojej bazy fanów po to, żeby zadowolić 1%, okażą się absolutną bzdurą, bo Last of Us 2 gwarantuje wam, że sprzeda się fenomenalnie, lepiej niż jedynka według mnie, może nawet lepiej niż jedynka na PlayStation 3 i PlayStation 4, ponieważ większość graczy czeka na ten tytuł i chce go doświadczyć. I tyle, że jeśli chodzi o moje wróżenie z fusów. Też mi się tak wydaje. A skoro już mówimy o pieniądzach, to ktoś dał donata, czyli z 500, to są chyba peso filipińskie, i napisał, że Sidney Goodman z IGN jest fajną dupą, więc tak. Skoro tak napisał. Sidney za to zapłacił. Fine as fuck. Dokładnie. No. Mam złe wspomnienia ze skrótem PHP. Sprawdziłem, ile to jest 500 filipińskich peso i to jest równo, no prawie 42 zł, więc koleś się wykosztował. Aby to napisać. Cały czat zasypia, widzicie? No. Czy oni chcą przebić tego? Tego ziomka od SSD? Jak on tam miał? Mark Cerny? Serniego. No, Marka Serniego. Mark SSD Cerny? No, walczą. No, a właśnie, i chęć, taka informacja w chwili obecnej, mój PC jest obciążony maksymalnie w 14%. No to dobrze, co to jest. Więc dawaj jeszcze jednego streama. Okay. Jeszcze pornosika mogę sobie puścić w oknie obok. Włącz dźwięk. Wyłącz dźwięk najpierw właśnie i udawaj, że ci prąd przerwało, ale tylko na kamerce. Nie wiem, jak to zrobisz, ale dasz radę. Jako elektryk znam sposoby. No ja zaraz będę podzielał development resources that have the capability of building. O Fortnite, tak mi się wydaje. Mówią teraz o zasobach deweloperskich i tych innych rzeczach. Chodzi o to, żeby ułatwić deweloperom lepsze i mniej ograniczone budowanie światów na różnych platformach, ich silnik będzie na to gotowy i że tak naprawdę próbują zaadoptować lepszą jakość asetów, które chcą udostępnić całemu przemysłowi gier. Jakby na to nie patrzeć, Unreal Engine jest jednym z najlepiej skalujących się silników między platformami. Od komórek, poprzez pecety, poprzez konsole. No, mam wrażenie, że to działa nawet na ziemniaku, więc jeżeli twierdzą, że mają jakieś narzędzia, które pomogą skalować Unreal Engine 5 między platformami, to znaczy, że je mają. I czy będą działały dobrze, czy źle, to się okaże. A w najgorszym wypadku pewne elementy będą po prostu skalowane w dół, nie? Usunięte. O, Hensha wywaliło. Ciekawe, czy mu się ten... A nie, to tylko złudzenie. O, wraca. Zaraz cię przesunę, O. No, jest to pierwszy. Zdarza się czasami. Żyjemy. Wszyscy są. Use all of your different account systems and connect widzę, using the services. Na czacie aktualnie odkrywa się zgaduj zgadule, gdzie ktoś z nas ma tak. No. A więc Doomguy to Kenneth, czyli ja. Mega Man to Hench, Mario to Kiwaku, a Sonic to Badyl. Widać, że bieg przed transmisją, bo ma fryzurę zawiniętą do góry. Tak. No nie, tak to już jest ten czas, że pasowałoby odwiedzić kogoś, kogo nie można odwiedzać. Chociaż już niedługo chyba będzie można. Tak, Luki. Pierwsza osoba to jest Keanu Reeves po miesięcznym ciągu alkoholowym. Tak. Jaki kraj, taki Keanu. Dokładnie. Keanu Reeves.
Hensz, koleś z okładki MLB The Show i największy influencer po tej stronie Mississippi. Proste. Nie no, Pepesza nie ma. Hensz. Piano Reeves. Dobrze. Ej, nie. Piwo mi się skończyło. Będę musiał to gdzieś zapisać. To jest najlepsza rzecz, jaką słyszałem w życiu. Realnie. Znaczy, przeczytałem w sumie. Realnie. Piano Reeves. With everything you're describing, I think of, you know, a show like The Mandalorian, which, you know, we all watched and loved, but all those assets are there. I mean, nothing prevents them now from building an interactive experience, I guess, around that, that they could power with something like Unreal. A propos napoi, dobrze, że przypomniałeś, trzeba się nawodnić. Fragment sponsorowany. O, proszę. Widzisz, Luki, Kiwaku, jest pytanie z czatu, czy Kiwaku wraca na stałe? Mam nadzieję, że na dropping. Widzisz? Znaczy, jeśli uważacie, że jakość moja dźwięku jest sensowna chociaż, to tak, można powiedzieć, że wracam. Więc czat musi zadecydować. No właśnie, a Hensz był przy, podczas tworzenia tego wszystkiego. Luki pisze, że najlepszą masz jakoś z nas wszystkich. Dobra, jeżeli Rage napisał, że jest bardzo sensowna, to mamy powrót, chłopaki. Jesteśmy w domu. They're beginning to understand that a game engine isn't just about rendering pretty real-time pixels. They're understanding that game engines, especially Unreal, is built for building these very immersive simulated worlds. So we're seeing people say they've got a car chase in their TV show that they're trying to krzesło jest pewnie warte więcej niż nasze wszystkie nerki razem, więc... Dokładnie, pokryte skórą aligatora, czarnego aligatora. Powiedz, jedna nerka to jest jakieś 25 tysięcy, no to 200 tysięcy za nasze nerki. Myślisz, że aż tyle jest warte? Fajne krzesło. Koleś pracuje w Epiku. Pewnie zarabia tyle, że stać go na takie krzesło. No dobra. Dostał jako premię. Bardzo lubi swoje świetny pomysł z tym budowaniem. Masz jako premię moje krzesło. Że co? Że Battle Royale? No, skopiujmy od Bumpy. Dobry pomysł. Battle Royale? Co? Gdzie? Pepesz pisze, że nerka kosztuje 200 tysięcy, ale Pepesz pisze, z chęcią kupi za 20. Fajnie, fajnie. O, czekajcie, czekajcie. Yes. No, we feel it's the best way to present, especially something that was built for the game developer conference, is to show something with the context of gameplay. So, and it also means, you know, we wanted to improve some animation systems in the engine. So it was much better to actually have a world that you can walk through, play, jump, whatever. Keeps it real, or unreal in this case. I was gonna say. It's real gameplay. That's what we like to see, yeah. Is that people can actually play through that. And again, it's it just blows me away when you see that final sequence at the flight. And that's the kind of thing that I think we've all been waiting for, is to see that glimpse of where games are going next. So it's really exciting to see how you guys keep pushing the pushing the technology to the next level with UE5. And I know it's going to be next year. You say so. We'll see some. Next gen games this holiday shipping on, you know, zauważyłem teraz coś. You know, UE 4.25, I think, right? And then next year streama, zabrakło ci jednego M w summer. Yeah, that's right. Tak? We're planning on having faktycznie a preview of UE 5 available early next year and then yeah, shipping the later in the year. And I imagine gotowe. Niemiecki język, trudny język. I know you guys have done a lot of work there with sort of, you know, character technology. We already talked about with Nick, you know, the idea of, you know, streaming more into the environment, you know, no load times, as Tim mentioned. I mean, these are other things that I guess are going to, you know, sort of impact the game experience. But are there other dimensions that you think, you know, the next generation will sort of evolve to with UE5? I mean, I think the character stuff feels like to me another area where, you know, we're not quite the same as, you know, Luki, yet in terms of character technology, but I'm sure you guys are pushing on that too. Nie są cokolwiek warte. I'm very confident. Oh, sorry, go ahead, Tim. Wypraszam sobie. Wątroba nowka nieśmigana. A, tak. Jasne. Dobra, dobra. Nie będzie meetupu. Gracz Watcha, to...
Rozdziewiczenie będzie. Się wątroby. No. A developer without a huge budget can build digital humans that are world-class. We have a lot of investments going on to care about over the coming months and over the next year. Also, at the core of this, jestem naprawdę podekscytowany tym, co Digital Foundry zrobi z analizą tego gameplayu, tego tech demo. No, to jest fakt. Oni je rozłożą na czynniki pierwsze. This is not just a graphics engine, right? It's a full simulation engine. It aims to power every aspect of simulating a realistic environment, including very detailed physics, and vehicles, and collision and destruction, and everything else. I think you'll see a qualitatively different set of games built for the new generation than what we have here. And it's going to be very exciting because we don't yet know exactly what they're going to be. And how does, you know, you guys mentioned Fortnite moving to UE5 next year. Like, I mean, how is this going to impact, you know, Fortnite, do you think, in terms of like the game, you know, with UE5? I'm sure you don't want to spoil much, but it's like just technically sort of like, is that going to enable the game to evolve too? Well, it puts a vast amount of additional new power in the hands of all of the creators who build Fortnite, both within Epic and, you know, the 100 million or so outside of Epic. Yeah. It's going to be very interesting to see where this enables the game to go in the future. I think what we have now is a very, very small fraction of what the game will be in the future, and you know, it's going to be very exciting to see the Fortnite team. Słuchajcie, to trzeba wrócić do Fortnite, skoro to jest tylko mała część tego, czym ta gra będzie w przyszłości. Well, I see it as, you know, it's a game, but it also feels like a platform. Zwrócić? Nie zwrócić, wrócić. Musisz zostawić Apexa, Battle. Battle, twój Apex to przeszłość. Ale ja jeszcze pamiętam streamy Kenneta z Fortnite'a. Ja też pamiętam. Serio, to były naprawdę przyjemne streamy. Streamowałem Fortnite zanim był popularny. Było coś takiego, jak to było modne. Fortnite przed Kenneta? No. Streamował. Testował chyba nawet nowe słuchawki podczas gry, o ile dobrze pamiętam. Coś takiego było chyba. Może. I think if you look at Fortnite today, it's not that, but anything's possible in the future. I think that's a very interesting direction for the whole game business. Every game developer is thinking about this problem of how to not limit their experience by the 10 or 100 or 1,000 people on their development team, but how to uncap the entire world's creativity to enable Summer Game Fest, an entirely new generation of game experiences to be developed in an entirely new way. No. Yeah, well, I think UE5... Znaczy, na tej prezentacji przynajmniej był jakiś pokaz demka technologicznego. No, było przynajmniej coś. Tak. No, co innego obejrzeć prezentację w PowerPoincie, a co innego potencjalną grę, nazwijmy to. No bo to demo wyglądało realnie jak odzwierciedlenie tego, co może w przyszłości być finalnym produktem. Czyli to demo, które widzieliśmy, było tworzone od września do marca, jego główne tworzenie, a w okolicach GDC był zarys samego dema stworzonego. Well, that's, I'm sure everyone looks at that and says, I want to play that game, and I know we're not necessarily going to get it. Imponujące, chociaż tak naprawdę to tylko kilka minut. No i tak naprawdę tylko kilka korytarzy. Jeśli chodzi o część grywalną, realnie, bo potem to na bank był już cinematic, jeśli chodzi o skakanie po całym mieście. Tak, ale no, to było na silniku, ale no wiadomo, że scenka przerwnikowa, o, w tym kontekście może. No. W normalnej grze to byłby quick time event, nie? No. Jak w Spider-Manie. No i dobra. Tym samym doszliśmy do końca tego epizodu Summer Game Festu.
Co sądzicie? Co sądzicie o tym, co pokazali? I czy wybór tego, że to było na PlayStation 5, był podyktowany jakimś dogadaniem się z Sony? Czy pokazaniem tego, żeby jak najbardziej pokazać, co potrafią zrobić super szybkie dyski SSD? Jak sądzicie? Myślę, że jedno i drugie. Tak? O, jedno i drugie. W sensie, pewnie przetestowali to demko na różnych sprzętach i stwierdzili, że na przykład na Xboxie Series X przez ten troszeczkę wolniejszy dysk SSD na przykład w tle doczytują się jakiekolwiek tekstury czy coś, albo to nie wygląda aż tak. No, więc stwierdzili, że no dobra, chcemy, aby to było aż tak efektowne, jak się tylko da, więc skorzystamy akurat z PS5. A przy okazji Sony jeszcze sypnie. No, na pewno sypnęli coś tam, nie wierzę, że nie, to jest Sony. No. To jest Sony. A ty, Badyl, co? Chciałbyś zobaczyć w takiej jakości Jedi Fallen Order 2? Chciałbym zobaczyć Jedi Fallen Order bez bugów. To jest, ja nie potrzebuję nie wiadomo jakiej grafiki, ale nie, no to mega wyglądało. Naprawdę, ja w pierwszej chwili, no zresztą tak jak ty też pomyślałeś, że może to być tam jakiś zalążek właśnie nowych Star Wars od Respawn. No i fajnie by było w sumie, no tylko... Albo Prince of Persia, nie wiem dlaczego, ale ten motyw ze świeceniem ręki, nie? I z tą mocą, z tym skakaniem, z tym spinaniem się przypominał mi Prince of Persia. A są plotki, że niby seria ma być skrzeszona, więc kto wie, może będzie na silniku Unreal Engine i może główną bohaterką będzie księżniczka. Albo książę po zmianie płci. O nie. O czary. Nie mów tak, proszę. Proszę, nie mów tak. Nie mów tak. Znaczy, jak na razie to oni chyba planują tylko gierkę VR Prince of Persia, która będzie takim escape roomem, więc... A, to, no. To czytałem. Jestem zawiedziony bardzo. Więc tak, myślę, że jak na razie tyle, jeśli chodzi o księcia, ale Yubi na pewno coś będzie grzebało w tym silniku, nie wierzę, że nie. Co zrobiło na was największe wrażenie? Hensz? Oj, największe wrażenie na mnie co zrobiło? No. Powiem tak, najbardziej zapadło mi w pamięć i myślę, że zapadnie jeszcze na bardzo, bardzo długi czas. Scena, gdy zaczyna świecić, nie dostrzegłem dokładnie, czym świeciła. Cyckami. Urodą. Uwaga, uwaga, ban na Twitchu leci. Miała jakąś moc, coś na zasadzie... No, tak. No. Świecenie latarką, powiedzmy, tak. Że świeciła latarką. No. I jak... Wszystkie te robaki się przesuwały. Już samo to zrobiło na mnie takie mocne wrażenie. No i oczywiście później lot przez miasto i upadek wszystkiego, że tak to powiem. Tak jest. To były dwa takie najciekawsze momenty, które na mnie zrobiły największe wrażenie. A Badyl, u ciebie? Ja się jaram znowu tą geometrią. Nie wiem czemu, ale mnie cieszy bardzo to takie... środowisko dookoła, jak ono ma dobrze zrobione właśnie wszystkie detaliki, czy ono jest dobrze odwzorowane. Tak samo jak jestem wielkim fanem pustego świata w Death Stranding, ale ten pusty świat, to jak on wygląda, to jak on fajnie przedstawia najmniejszą tam, nie wiem, skałkę pokrytą jakimś mchem, czy no chciałbym zobaczyć coś poziom wyżej, to nie musi być, nie wiem, nie wiadomo jakie miasto z dużą ilością NPC-ów, tylko właśnie takie porządnie zrobiona jedna rzecz, nie? I to wydaje mi się, że było to. Dobra. No i co? No, dla mnie największym opadem szczęki było pokazanie tego rozproszenia światła w momencie, kiedy to światło było aktywowane za każdym razem, czy to była latarka, to na przykład było widać odbicie światła i odpowiednia projekcja koloru od powierzchni, z której ono się odbijało na otoczenie. No i oczywiście ten lot. Muszę sobie to obejrzeć jeszcze raz, bo ten portal był w cholerę daleko, a i ten cały przelot był po prostu rewelacyjny. Przez chwilę myślałem, że to może być też gierka od Ubisoftu, mam na myśli Beyond Good and Evil 2, ale zapomniałem, że oni działają na swoim własnym silniku, więc, znaczy przypomniało mi się w ostatniej chwili, więc się nie odezwałem i nie powiedziałem głupoty.
Ale cóż, no zobaczymy, co będzie dalej w tym Summer Game Festie. Wiem, że ten event mógł być przez tego Geoffa Keighley'a, czy jak mu tam określony jako jeden z ważniejszych eventów dla tego lata, bo on zwiastuje ogromne możliwości dla przyszłych gier, które zobaczymy na nadchodzącej generacji konsol i na PC-tach. Ale czy dla mnie o wiele ważniejszym by było pokazanie, jak wygląda pudełko od PlayStation 5? Przynajmniej dla mnie osobiście. Trochę tak. No. To znaczy, fajnie, że pokazali, jak bardzo będzie ewoluować geometria, oświetlenie i tak dalej. To jest świetne, ale pokazali to tylko na przykładzie technologicznego demka, które no, nie odzwierciedla tego, jak będą wyglądały gry na początku generacji, a to nas najbardziej interesuje, bo to jest najbliżej. Mm-hmm. Więc ludzie chcieliby w końcu zobaczyć ten zalążek i realny początek tej nowej jakości. Okej. Okay. No bo umówmy się, jak na razie zobaczyliśmy tylko Dirta 5, który wygląda jak ciupkę przerobiony Dirt 4. No. The Ascent, który jest ładnym indykiem, ale to wciąż... Znaczy, imponujące jest to, że to jest indyk swoją drogą, ale nieważne. Po prostu, no ta gra wygląda ładnie, ale to jest twin stick shooter, więc część tych detali po prostu, no... Zniknie ze względu na ustawienie zniknie kamery. Dokładnie. Tak. Dokładnie. No i Scorn na najnowszym trailerze wygląda świetnie, ale gameplay sprzed tam półtora roku czy dwóch lat, no... No nie porywa. Nie sądzę, aby to... Była gra, która zmiecie nas wszystkich z powierzchni ziemi. Nawet pod względem wizualiów, bo no ten trailer był cinematikiem, nie? Więc. No, No i na Medium, Medium też było cinematikiem, więc. No i to pierwsza gra AAA Bluebera, więc Cinebank nie będzie nie wiadomo, jak wyglądało. No. Znaczy, trzymamy kciuki, niech stworzą polskiego Silent Hilla. Ja osobiście jestem troszkę sceptycznie nastawiony do tego jednoczesnego grania między dwoma światami, bo oni twierdzą, że to nie było możliwe na obecnej generacji, ale według mnie to twierdzenie wynika tylko z faktu, że tutaj mamy renderowane zupełnie dwa różne światy z różnymi asetami, znaczy z podobnymi asetami, ale z różną geometrią, pewnie trochę zmienią z efektami, z tymi wszystkimi rzeczami, które wymagają dodatkowych jakby liczeń jeszcze raz, bo przecież mamy takie gry jak A Way Out, gdzie bez problemu mieliśmy dwa punkty widzenia i cały czas mogły być renderowane zupełnie inne sceny, więc według mnie to, co twierdzi Bluber, jest niemożliwe do osiągnięcia na obecnej generacji w jakości, którą oni chcą nam przedstawić, ale twierdzenie, że tego typu gra nie jest możliwa, jest nie do końca prawdziwe, bo mamy takie gry jak Halo Master Chief Collection, gdzie możemy w mgnieniu oka przełączyć się między oryginalnym renderem i wznowionym renderem, gdzie gra jest renderowana dwa razy. Więc zobaczymy, jak im to wyjdzie. No, trzymam kciuki, muzyka będzie świetna, koncepcja ciekawa. A jak wyjdzie, to zobaczymy. Jeżeli nie macie nic do dodania, to będziemy kończyć. Kończymy, tak? Dobra. No, chyba tak. Słuchajcie, za chwilkę oczywiście wgram to też na YouTube. Jeżeli podobał wam się ten drop-in special, było to dosłownie powiązane sznurkiem gumą do rzucia oraz taśmą klejącą, naprawdę. Więc jeżeli wam się to podobało, to dajcie znać. Może uda nam się tego typu na gorąco live'y zorganizować częściej. Prawdopodobnie nie będą one w stanie być zapowiadane, no ale to jest powód, żeby dodać subskrypcję i pierdyknąć w dzwoneczek albo na Twitchu, albo na YouTubie. No a z naszej strony to będzie już wszystko. Zapraszamy was na Discord. Donate. Co? Donate? I dawajcie donate. A, właśnie. Kiwaku prosi o donaty, żeby mógł dostać lepszy mikrofon i kamerkę. No. Nie, to okay. W każdym razie, wielkie dzięki, że wpadliście. Widzimy się na Discordzie. Link do Discordu znajdziecie w opisie tego materiału na Twitch oraz w jakimkolwiek innym materiale, który znajduje się albo na kanale Badyla, gdzie możecie oglądać giereczkowe nowości. Genialny materiał tworzony przez niego. Chęż zajmuje się jakby sprzątaniem na naszym Discordzie, więc troszeczkę. Troszeczkę. Gdyby nie ty, to by wyglądało jak śmietnik, a tak to przynajmniej jest jakaś struktura. No a Kiwaku wreszcie wróci na drop-in, co już zapowiedział. Mamy to nagrane. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć. Out. Dzięki, papa. Fajnie było. Kurczę. Nie, spoko, tylko.
Jeszcze trochę bym pociągnął.